Cześć, będę robił po raz pierwszy raz w życiu naleśniki. Nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Cześć, nie wiem, co z czym się robi. To najpierw jajka damy dwa. O. Pewnie trzeba by posprzątać. Najtrudniejszy pierwszy raz. Czekajcie. Kurde, co teraz zrobić? Nawet dodamy mleko, nie wiem, czy kolejność ważna jest. Pierwszy raz robię, nie wiem, czy wyjdzie w ogóle. Nie wiem, czy produktów nie zmalnuje. Masakra. Sur. Nie wiem, ile szczyptę. O, słońce jest, pada. To będzie, nie wiem, tyle. Niech będzie. Cukru nie wiem ile. Tyle dodam. I dodam mąki, chyba więcej nie trzeba nic. Nawet po raz pierwszy. Trzeba wymieszać. Pauza. Dobrze, czasami wymieszać chyba. Nie, nie robiłem. A skąd nie wiem, jak matka robiła. Nie nagrywałem nigdy. Ale proszę, zrobiłem coś. Pauza. Tak, coś mi wyschło. Prawie jak gips chyba. Nie wiem, czy coś to będzie. Bo skoro malować produkty. Takie coś wyschło. Nie wiem, czy nie za rzadkie. Myśl. No dobra, nie wiem, spróbujemy na paternie wziąć. Następnym razem będę musiał się nagrać, jak mama to nagry, jak robi to naleśnik. Jak będzie mama jakieś naleśniki robiła, to będę musiał nagrać to, żeby wiedzieć, jak to zrobić później samemu. Bo jak to, nie wiem, co nie za... Zaraz weźmiemy paternie, nagrzejemy, zobaczymy, czy to nie będzie katastrofa. Czy będzie to zjadliwe, czy to w ogóle będzie podobne do naleśników. Czy nie? Przekonamy się. Patrzcie. O tak, coś mi wyschło. Nie wiem, co to jest. Coś na pewno się robię. Z oleju może. Tak, coś wyschło. Chyba źle. Nie wiem, co widać, ale tak, coś wyschło. To nie wygląda jak naleśnik. Ani? Pokażę wam. O! Teraz jakby lepiej wygląda ten jajecznik, naleśnik. Kurde, na pół się przepołowiło. Chcę nie dać do gotowania w ogóle, bo ja nie mam tego robić w ogóle. Beznadziejny jestem. Niby to wygląda na naleśnik, ale chyba coś się dodałem. Chyba to ciasto jest za bardzo rzadkie chyba. Tak mi się wydaje. Nie wiem. Będę musiał poćwiczyć te naleśniki do mnie. O kurde, ale ten trzeci jest prawie lepszy jest. O. O. Ma końcówkę, jak powinno być. Kropki są barwne. Barwy te. Co na naleśnikach są. Jest! O, ten mi się trzeci podoba najbardziej. To jest mój kolejny eksperyment dzisiaj. Dzisiaj dwa razy jajka robiłem. Jajcice próbowałem robić. A teraz pierwsze naleśniki robię. O! Tak, kochani, wyglądamy ten naleśnik. O, ten naleśnik. Najlepszy mu jest. Trzeba poćwiczyć i kto wie, może kiedyś będę master naleśników. Jak to się mówi, praktyka czyni mistrza. Zaraz będziemy kończyć mój pierwszy raz z naleśnikami. Pamiętajcie, że trzeba sobie posprzątać.
Kiedyś spróbuję sobie racuchy zrobić. A to sobie się nie uda, bo nigdy nie robiłem. No to zrobiłem, bez tego idziemy do domu pokazać wam, jak spartoliłem to. Masakra. Jesteśmy w domu, no to będziemy zaczynać prezentację tego naleśnika. Oto z ostatnich naleśników, to bardziej wygląda jak racuch. No. Dobrze widać? O, takie coś wyszło z tego naleśnika. Przez ostatniego. W miarę, wygląda w miarę jak naleśnik. Napiszcie, jak uważacie. Jak wam się podoba, czy wyszło mi, czy nie. O, podoba mi się, o tak powinien wyglądać naleśnik wyglądać. Tylko, że to nie jest dokładnie zrobione dobrze. Jak powinien być perfekcjonalnie. Znaczy perfekcyjnie nie jest. O. Jak się wam podoba? Napiszcie w komentarzu. Jak wam, jak mi wyszło? Jak mi wyszło robienie naleśników? No. Masakra. Co będzie posprzątać po sobie, żeby zacząć ślady po sobie, jak coś robiłem. Ślady zbrodni zatrzeć ze sobą.